Kolejna piosenka jest piosenką o pewnym jegomościu, który prawdopodobnie przechadzał się ulicami Chełma w XVI wieku. Posłuchajcie sami. Piosenka jest zatytułowana Golem. Mówiono w Chełmie w XVI wieku o ulepionym z gliny człowieku, którego słowem ukrytym w czole zbudził do życia uczony człek. Tu golem bogatów stwór się nazywał, posłusznie wszelkich zadań się imał. Nieboską ręką stworzony więc, co już same szkody wokół wyczyniał. Jeden mieszkaniec zażyczył sobie, aby mu golem dostarczył wodę. Olbrzym bez słowa wszystko wykonał, z tym, że wlewał ją na podłogę. Bowiem ów stwór, co tak się nazywał, choć wszelkich zadań chętnie się imał. Nieboską ręką stworzony więc, co już same szkody wokół wyczyniał. Sobie zażądał, aby mu golem drewna narąbał. Ten wszedł do lasu i kwestia czasu z chełmskiego boru zagajnik został. Bowiem stwór, co tak się nazywał, choć wszelkich zadań chętnie się imał. Nieboską ręką stworzony więc, co już same szkody wokół wyczyniał. Raz jakaś znana w Chełmie persona chciałaby stwór jej wóz nasmarował. Ów poszedł grzecznie, zabrawszy beczkę i całym smarem upaćkał pojazd. Bowiem stwór, co tak się nazywał, choć wszelkich zadań chętnie się imał. Nieboską ręką stworzony więc, co już same szkody wokół wyczyniał. Na miejski rynek wezwał go strażnik. Ten swoje wtrącił, w ruch poszły piąstki, ponoć zabici byli i ranni. Bowiem ów stwór, co tak się nazywał, choć wszelkich zadań pewnie się imał. Nieboską ręką stworzony więc, co już same szkody wokół wyczyniał. Mianie się zgromadzili, pozbyć się stwora postanowiwszy. Wyjęli słowo wetknięte w czoło i znów zamienił się w kupkę gliny. Bowiem ów stwór, co tak się nazywał, choć wszelkich zadań pewnie się imał. Nieboską ręką stworzony więc, co już same szkody wokół wyczyniał. Rozpadał się w kuchni ciszy. Pomału kapiów nie przygniótł przy tym. Wnet pozbierano, co zeń zostało, po czym ukryto w starej bożnicy. Bowiem ów stwór, co tak się nazywał, choć wszelkich zadań chętnie się imał. Nieboską ręką stworzony więc, co już same szkody wokół wyczyniał. Golem botaków stwór się nazywał, posłusznie wszelkich zadań się imał. Nieboską ręką stworzony więc, co już same szkody wokół wyczyniał. Śpiewałem tę piosenkę na początku tego roku w przedszkolu. I dzieci po tej piosence zaczęły takie las rąk do góry i pytają się: proszę pana, a czy ten stwór to naprawdę był taki tutaj? Ja mówię, no legenda podaje, że był. One to mi powiedziały taki duży ślad.